Siema, no witam serdecznie. Dzisiaj taki temat. Kolega mnie tam namówił. Co się dzieje, jak wstajemy rano? Czy zaczyna się narzekanie i jęczenie? Czy jest po prostu pogoda ducha i wdzięczność za to, co nas spotyka? Jak to jest u was? Ja ostatnio słuchałem kolegi, który opowiadał o swoim przyjacielu, który jak się budzi rano, to jest wdzięczny za to, że się obudził. I później ma problem, żeby przeżyć do południa. Jak przeżyje do południa, to dziękuję Bogu, że może iść spać i że dożył wieczoru. I nie wiem, dlaczego to nie jest chyba przypadek, że akurat z takiego fajnego miejsca dzisiaj. Wydaje mi się, że za mało dziękujemy za samo życie, za to, że możemy oddychać. Zastanówcie się, jak to jest u was. Czy nie powinna być tylko wdzięczność? Wdzięczność i radość. Niektórzy doszli już do takiej paranoi, że ja też to miałem, nie? Że wstając rano musiałem się zaprawić najpierw, nie? Musiałem coś wypić, żeby się dobrze poczuć. I to oczywiście trwało chwilę. Później znowu i znowu. A ten sens polega na tym, żeby się cieszyć z tego, że się obudziłem, że jestem, że żyję. Nie wiem, czy jest to trudne, ale dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie żyjemy jedną chwilą? Nie cieszymy się z każdego oddechu. Tylko potrzeba mi lepszego samochodu, lepszego mieszkania, lepszej kobiety, więcej pieniędzy. I cały czas czegoś brak. Dopiero kiedy to wszystko tracimy, kiedy kończy nam się życie, zaczynamy dostrzegać, że najważniejsze to jest życie. Że życie jest cudem. I jest to największy dar, jaki otrzymaliśmy za darmo. Pomyślcie o tym. Wszystkiego dobrego, cześć.